Masoneria Biskup Józef Sebastian Pelczar Rozdział Pierwszy Nazwa Powstanie, cele i cechy masonerii Treść Różne nazwy masonerii i masonów Trudno poznać dokładnie i wszechstronnie istotę, cele i cechy masonerii, a jednak to poznanie jest konieczne. Powstanie masonerii i pierwotny jej cel. Zadanie i istota masonerii według jej konstytucji, ogólników, pism i mów lożowych. Jakim jest jej stosunek do religii? Trzy główne grupy i ich tendencje: Wydanie walki na zabój Kościołowi katolickiemu przez masonerię romańską. Świadectwo ex masona Zoli i wyrok Leona XIII. Czy masoneria zajmuje się polityką? Wyznanie przeciwników masonerii i samych masonów. Związek masoński jest tajny według zeznań samych masonów. Związek ten jest kosmopolityczny. Czy masoneria jest wszędzie jedną i uniwersalną? Jakie w niej istnieją różnice, a co pojedyncze grupy jednoczy? Masoneria, inaczej masonią, frankmasonią, wolnomularstwem lub frankmasoństwem u nas zwana, jest to związek humanitarny utworzony w roku 1717 w Anglii, a mający swą odrębną organizację i swe wybitne cele. Masoni, u nas także farmazonami zwani, nazywają swój związek bractwem, przez to, że on ludzi różnych wierzeń, stanów i narodów jednością zasad i dążnością łączy w jedną niejako rodzinę. To znowu zakonem, już to, że w wieku XVIII wywodzono go, acz niesłusznie, z zakonów rycerskich. Już to, że on wymaga od swoich członków ścisłego, jakby zakonnego posłuszeństwa. Ze stanowiska religijnego trzeba uważać masonerię za sektę wszelkiej religii pozytywnej, a szczególnie religii katolickiej wrogą, bo przejętą duchem indyferentyzmu i naturalizmu. We Włoszech dają jej nazwę Seta verde, sekta zielona, od zielonej barwy, jaką się spostrzega na jej szarfach i chorągwiach. Od związku masonów należy odróżnić ich ideę, czyli naukę. Tę ostatnią nazywają oni sami filozofią masońską, to znowu sztuką królewską, przeto, że dając im według ich wyobrażeń światło i cnotę czyni ich niejako królami w świecie idealnym. Czym jest masoneria różnie różni sądzą. Nawet pośród katolików wykształconych, zwłaszcza w społeczeństwie polskim, nie brak takich, którzy istnienie i działalność masonerii między bajki kładą. Inni widzą w masonerii ludzi zamiłowanych w błyskotliwych odznakach, tajemniczych zebraniach i sutych biesiadach, ale zresztą nieszkodliwych. Inni natomiast wszystko zło przypisują masonerii, a nawet obwiniają ją o kult szatana, podczas gdy sami masoni i pokrewne im duchy wnoszą masonerię pod niebiosa. Zbadać istotę, cele i cechy masonerii nie jest rzeczą łatwą, bo nie bez słuszności przyrównano ją do kameleona zmieniającego swe kolory, przeto, to, że według potrzeb, miejsca i czasu różną przybiera postać. A jednak to zbadanie jest koniecznym, choćby dlatego tylko, że masoni w niektórych zwłaszcza krajach wywierali i wywierają wielki wpływ na stosunki religijne, polityczne i społeczne. Wobec tylu sprzecznych zdań będziemy się starali dotrzeć do prawdy, trzymając się pewnych i wiarygodnych źródeł. Kolebka masonerii stała w Londynie, a urodziny jej przypadały w roku 1717, bo w tym właśnie roku cztery loże londyńskie złączyły się ze sobą, utworzyły władzę naczelną, zwaną Wielką Lożą, i wybrały Wielkiego Mistrza. A wkrótce potem, rok 1723 nadały sobie odrębną konstytucję. W ten sposób powstało wolnomularstwo symboliczne albo idealne, które od mularstwa zawodowego wzięło nazwę organizację godła i znaki. Jaki był cel pierwotny tego związku? Według wymienionej Księgi Konstytucji z roku 1723 Masoneria miała się stać ogniskiem zjednoczenia i środkiem do zawiązania szczerej przyjaźni pomiędzy osobami, które by inaczej nie mogły zbliżyć się do siebie poufale. Do tego zaś miało służyć z jednej strony usuwanie tego wszystkiego, co ludzi różni i oddala od siebie, mianowicie pod względem religii i polityki, z drugiej łączenie ich na podstawie humanitaryzmu, czyli zasad i dążności czysto ludzkich. A za pomocą wspólnych zebrań lożowych, wspólnych biesiad i wspólnych kas zapomogowych czy dzieł dobroczynnych. Założyciele pierwszej wielkiej loży nie mieli wcale tej pretensji, by reformować ludzkość. W miarę atoli, jak mnożyła się liczba lóż poza granicami Wielkiej Brytanii, wyłaniała się coraz jaśniej i silniej ta tendencja masonerii, by wpływać nie tylko na swoich członków ale także na kraje, narody i społeczeństwo całe. Czyli związek pierwotnie towarzyski i filantropijny stał się zarazem reformatorski. Nic też dziwnego, że późniejsze konstytucje masońskie temu związkowi szerszy dają zakres działania. Tak na przykład pierwszy artykuł Konstytucji Wielkiego Wschodu Francuskiego z roku 1871 w ten sposób określa istotę i zadanie Związku Masońskiego. Wolnomularstwo jest instytucją esencjonalnie filantropijną, filozoficzną i postępową. Przedmiotem jej jest poszukiwanie prawdy, badanie moralności uniwersalnej, nauki i sztuki, i wykonywanie dobroczynności. Przyjmuje ona za swe zasady istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i solidarność ludzką. Uznaje wolność sumienia jako prawo własne każdego człowieka i nie wyklucza nikogo dla jego wiary. Dywizą jej – wolność, równość i braterstwo. Podobnie wyraża się statut Zakonu Masońskiego Włoskiego ogłoszony w roku 1867, artykuł 1-2. A sto lat przedtem regulamin lóż polskich z roku 1784 zapewniał, że zakon masoński stara się połączyć wszystkich ludzi węzłami ludzkości i pokoju. I że głównym tegoż celem jest udoskonalenie człowieka pod każdym względem. Toż samo według okulników Wielkich Wschodów masońskich i mów wypowiedzianych w Lożach, masoneria nie jest sektą religijną albo partią polityczną, ale organizacją humanitarną, ogniskiem światła, szkołą cnoty, piastunką cywilizacji i postępu, opiekunką sprawiedliwości, pionierką kultury i prawdziwego idealizmu. Sztandarem w walce o najdroższe skarby świata, a mianowicie o wolność myśli i sumienia, o równość, braterstwo i postęp, związki miłośników prawdy, piękna i dobra, a przeciwników zabobony i wszelkiej tyranii, mających za zadanie budować świątynię życia indywidualnego i zbiorowego, a to przez wskrzeszenie idei humanitaryzmu. Czy te pochwały są usprawiedliwione? Jestże prawdą, że masoneria ma na celu jedynie dobro i postęp ludzkości, a mianowicie, że szanuje i pomnaża drogocenne jej skarby, jakimi są religia, moralność, pokój i ład społeczny? Odkładając szczegółową odpowiedź na te pytania do następnych rozdziałów, zbadajmy pokrótce, czy jest prawdą, że masoneria wyklucza ze swoich badań i rozpraw kwestie religijne i polityczne, czyli jakim jest stosunek masonerii do religii i polityki. Od samego początku stanęła masoneria na stanowisku nieograniczonej wolności sumienia i szerokiej tolerancji. Stąd do swojego łona przypuszczała ludzi bez różnicy wyznania, polecając im już w konstytucjach z roku 1723 zachowanie prawa moralnego i tę religię, na którą się wszyscy zgadzają, czyli religię naturalną, samego rozumu wysnutą. Tym samym masoneria od swojej kolebki okazała się przeciwniczką religii pozytywnych, a szczególnie religii katolickiej, którą wówczas w Anglii nazywano pogardliwie papizmem, bo nadprzyrodzonemu i boskiemu jej pierwiastkowi przeciwstawiała pierwiastek, li tylko przyrodzony i ludzki. Nic też dziwnego, że już w roku 1738 wywołała wyrok potępienia ze strony Stolicy Świętej. Z drugiej strony ta właśnie idea masońska obok różnych przynęt podobała się wielu umysłom, indyferentyzmem religijnym zarażonym i sprawiła, że liczba lóż nadal szybko rosła. W ciągu wieku XVIII masoneria pod wpływem Woltera i encyklopedystów francuskich, jako też iluminatów niemieckich, przesiąknęła duchem niedowiarstwa i rewolucji, co w krajach romańskich spotęgowało się w wieku XIX. Mimo to na czele pism masońskich figurował ciągle ten zapis ku chwale wielkiego budowniczego świata. Bywało też, że władze masońskie pozwalały braciom chodzić z książką do modlenia na msze świętą, jak to czynił na przykład Verhegen, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Belgijskiego, albo przyjmować publicznie Sakramenta Święte. Dopiero w roku 1877 Wielki Wschód Francuski wyrzucił ze swoich statutów artykuły stwierdzające wiarę w istnienie Boga i w nieśmiertelność duszy, wskutek czego nastąpił pewien rozłam w łonie masonerii. Mianowicie, ze względu na jej zasady i działanie na polu religijnym, politycznym i społecznym, można rozróżnić trzy główne grupy i to jeden. Grupę romańską we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Środkowej i Południowej, a jej tendencje podzielają mniej więcej loże w Belgii, Szwajcarii, Węgrzech, Rumunii, Grecji i w Egipcie. 2. Grupę niemiecką, do której zaliczają się także loże skandynawskie. 3. Grupę wielkobrytańską i północnoamerykańską. Pierwsza z tych grup oświadcza się jawnie pod względem religijnym za walką z Kościołem Katolickim, pod względem politycznym za Republiką Demokratyczną, pod względem społecznym za radykalizmem antychrześcijańskim. Tę przede wszystkim grupę mamy w tym dziele na oku. Po ostatnich zwycięstwach masonerii i jej sprzymierzeńców we Francji i w Portugalii tak się wzmogła jej buta, że tam występuje z otwartą przyłbicą. I rzuca hardo rękawicę religii katolickiej, której śmiertelnie nienawidzi i której jedynie się lęka. Jeszcze w roku 1889 na kongresie Luz, de Dedeux Charente padły takie słowa. Masoneria ma tę rolę, by zwalczać religię, która stworzyła zasadniczą obłudę. Trzeba na ruinach religii katolickiej, rozsypującej się w gruzy, postawić i wznieść filozofię pozytywną. Walka zacięta między katolicyzmem i masonerią, powiedział niedawno jeden z wybitnych masonów francuskich, brat Desmonds, jest walką na śmierć, bez wytchnienia i pardonu. Wszędzie, gdziekolwiek ukaże się człowiek czarny, muszą znaleźć się masoni. Wszędzie, gdziekolwiek wzniosą krzyż na znak jego panowania, musi ukazać się sztandar masonerii, jako znak wolności. Podobne hasła rozbrzmiewają we Włoszech i gdzie indziej. Czemże tedy jest masoneria w owych krajach, jeżeli nie sektą antyreligijną, dążącą ostatecznie do usunięcia religii Chrystusowej, a zastąpienia jej swoją religią, to jest kultem natury i ubóstwieniem człowieka, jako też do obalenia kościoła, by zamiast niego stać się kościołem świata? Sam pisarz masoński Henry Boss przyznaje. Że od roku 1870 masoneria krajów romańskich, nie wyjmując Belgii, popadła w niecną wolnomyślność, Frey i dziki radykalizm. Mamy też świadectwo innego masona w wyższych stopni nazwiskiem Zola, który nawróciwszy się w Rzymie w roku 1896 odwołał swe błędy przed księdzem Salua. Generalnym Komisarzem Świętej Inkwizycji i takie w dziennikach ogłosił oświadczenie. Ja niżej podpisany, Solutore Aventore Zola, ex Wielki Mistrz, ex Wielki Hierofant, ex Suweren, Wielki Komandor, założyciel wolnomularstwa w Egipcie i przyległych prowincjach, oświadczam niniejszym, że byłem członkiem przez przeciąg około 30 lat lóż wolnomularskich, a przez lat 12 rządziłem nimi, mając w ręku absolutną władzę, a zatem miałem sposobność poznać dokładnie początek ich i cele prawa i nauki. Wolomularstwo udaje, że jest czysto filantropijnym, filozoficznym związkiem, który postawił sobie za zadanie poszukiwanie prawdy, naukę powszechnej moralności, umiejętności i sztuki, tudzież wykonywanie uczynków miłosiernych. Udaje, że szanuje religijne przekonania każdego ze swoich członków. Zapewnia, że na swych zebraniach unika z zasady jakiej bądź religijnej i politycznej dyskusji. Zaręcza, że nie jest ani politycznym, ani religijnym zjednoczeniem, lecz świątynią sprawiedliwości, ludzkości, miłości itd. Wobec tego zaręczam, że wolnomularstwo jest czymś zupełnie innym. Czymś wręcz temu wszystkiemu przeciwnym. W dobrem, rzekomo zawartym w ustawach i przepisach wolnomularskich, nie ma ani krzty prawdy. Kłamstwem, prawdziwie bezczelnym kłamstwem jest owa obłudnie głoszona sprawiedliwość, ludzkość, filantropia i miłość. Nie panują one ani w wolnomularskiej świątyni, ani w sercach wolnomularzy. Ci ostatni, o pewnych nieznacznych wyjątkach nie wspominając, cnót tych bynajmniej nie wykonują. Prawda w loży nie przemieszkuje i wolnomularze jej nie znają. Kłamstwo, obłuda, oszustwo, osłonięte pozorami prawdy, rządzą wszechwładnie wolnomularską rzeszą. W gruncie rzeczy za to zaręczam. Wolnomularstwo najsłuszniej nazwać można by religijnym związkiem. Jego celem jest zniszczenie wszystkich religii, a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego poganizmu. Dziś przekonałem się jasno, wiem co sądzić, i czuję głęboki żal, żem błądził przez lat 30, przyznając się do wolnomularskich zasad, rozszerzając je, a tak prowadząc wielu innych do błędu, w którym się sam znajdowałem. Oświecony od Boga poznałem dotychczasowe zło, dlatego pożegnałem się z Lożą, odstąpiłem jej raz na zawsze i wyrzekam się wobec kościoła wszystkich moich błędów. Błagam Boga o przebaczenie za liczne zgorszenia dane przeze mnie w czasie, w którym należałem do sekty i proszę również o przebaczenie Ojca Naszego, Leona XIII i wszystkich, których zgorszyłem. S. A. Zola Czyż wtedy niesłusznie powiedział Leon XIII w encyklice Humanum Genus z 20 kwietnia 1884 że celem masonerii jest obalenie z gruntu wszelkiej karności religijnej i państwowej, jaką instytucje chrześcijańskie wytworzyły, a postawienie nowej według swego ducha, opartej na podstawach i prawach wziętych z naturalizmu. Co do polityki, nie jest prawdą, jakoby masoneria szanowała opinie polityczne swoich członków i zakazywała im nawet dyskusji o kwestiach politycznych na zebraniach lożowych. Bo jak to poniżej wykażemy, począwszy od rewolucji francuskiej, nie było w świecie politycznym, zwłaszcza w krajach katolickich, żadnego przewrotu ani też zamachu na Kościół katolicki czy na monarchię, w którym by masoni nie mieli większego lub mniejszego udziału. Wyznał to znany poeta Lamartine dnia 10 marca roku 1848 w Ratuszu Paryskim, przemawiając do deputacji masońskiej. Wypowiedział to także minister króla pruskiego Haugwitz w memoriale podanym monarchom zebranym na kongresie w Weronie w roku 1822. A zeznania jego tem są wiarygodniejsze, że on sam był masonem, ale poznawszy dążności sekty, z oburzeniem ją porzucił. Pierwszym staraniem moim oto jego słowa było podzielić się z Fryderykiem Wilhelmem III zrobionym odkryciem. Nabyliśmy wtedy przekonania, że wszystkie stowarzyszenia masonerii, od najniższych do najwyższych stopni, dążą do zagłady uczuć religijnych i do wprowadzenia w życie planów najbardziej zbrodniczych, a stopnie niższe są tylko płaszczykiem dla wyższych. Te plany zbrodnicze, o których mówił minister, odnosiły się do wywołania rewolucji francuskiej. Że i później wolno było lożom zajmować się kwestiami religijnymi i politycznymi, świadczy uchwała Wielkiego Wschodu Belgijskiego z 24 czerwca 1854 roku, którą publikując wielki mistrz Verhagen wyraźnie oświadczył, że i przed rokiem 1854 tak było. Co do lóż włoskich, wypowiada szczerze: Rivista della Masoneria Italiana, rok 1882. Gdyby masoneria nie chciała się troszczyć o religię i politykę, popadłaby w niemoc i zgotowałaby sobie upadek. Masoneria węgierska rozporządzeniem z 16 marca 1810 roku nakazała nawet adeptom stopni wyższych brać udział w życiu politycznym i starać się o zajęcie jak najwybitniejszych stanowisk w życiu społecznym. Pierwe jeszcze zastosowano tę zasadę we Francji i gdzie indziej. A dlaczego tak się działo, wytłumaczył delegat francuskiego Concile de l'Ordre na kongresie Luche des Deux Charents. Masonerię można było dawniej uważać jako stowarzyszenie wzajemnej pomocy, jako związek dla przyjemności, gdzie członkowie zbierali się chętnie na bratnie agapy, jako zjednoczenie przyjaciół. Dziś masoneria stała się towarzystwem działającym. Towarzystwem mającym rolę polityczną, wychowawczą. Nic też dziwnego, że w roku 1891 konwent, to jest jakby Parlament Lóż Wielkiego Wschodu Francuskiego, utworzył osobną komisję, która by obmyśliła środki do wywalczenia dla Wielkiego Wschodu Francji jak największego wpływu i jak najskuteczniejszej akcji na życie polityczne i społeczne kraju. Nic również dziwnego, że na konwencie z roku 1898 sprawozdawca brat Masse wyraźnie zapowiedział. Masoneria ma naglący obowiązek mieszać się coraz czynniej do walk politycznych i świeckich. Rzeczywiście Sojusz lóż z radykołami i socjalistami dokonał tego, że w latach 1900-1906 parlament Francuski uchwalił prawa wymierzone przeciw kościołowi i religii. Ponieważ jednak mieszanie się masonerii do polityki wywołało w ostatnich czasach wielką wrzawę we Francji, przeto prezydent Wielkiego Wschodu, Debier, wydał 17 lutego 1912 okulnik do lóż tejże Federacji, że Loże jako Loże nie mogą należeć do jakichkolwiek grup i organizacji politycznych. Ale ten zakaz nie odnosi się do masonów jako jednostek i ma tylko na celu uspokojenie opinii publicznej.